Jak się masz? Miło mi Cię poznać. Dzisiejszy temat to Izraelici 42 Kempingi w Wilderness. Rozdział 12. Autorem jest Abraham Park. Zalmona to 34 obóz. Liczby 33 do 41. Oznaczający Zalmona oznacza, zacieniony lub ciemność. Lokalizacja Zalmona to pierwszy obóz w drodze do Punon z Góry Chor. Spekuluje się, że Izraelici podróżowali przez trudne górskie regiony na południu drogą Morza czerwonego, ponieważ król Edomu nie pozwolił im przejść przez drogę króla liczb 2017-21 powtórzonego prawa 2 do8. Wydarzenie jest to pierwszy obóz po tym, jak Izraelici opłakiwali śmierć Arona przez 30 dni liczb 229. Lekcja, podobnie jak znaczenie imienia Zalmona. Ciemność prawdopodobnie przeniknęła do serc Izraelitów po śmierci wodza, który zasługiwał na miano góry wśród gór. Co gorsza, król Edomu nie pozwolił Izraelitom obrać szybszej drogi drogą króla, przez co serca Izraelitów pociemniały przed koniecznością pokonania dłuższej trasy na południe przez Morze Czerwone. Dłuższa trasa prowadziła przez trudne do przebycia górskie regiony, gdy szybsza i łatwiejsza trasa była tuż przed nimi. Ta sytuacja sprawiłaby, że czyjeś serce pociemniałoby. Jest jedna rzecz, którą musimy wiedzieć, idąc naszą drogą wiary. Bez względu na to, jak długa i trudna może być droga, jeśli jest to droga, w której Pan nas prowadzi, to jest to prosta droga. Tylko prosta droga zaprowadzi nas do naszego mieszkania. Psalmy 107 do 7. Życie i pokój są zagwarantowane na tej prostej drodze. Przysłów 3:17 do 9. A jasne i jasne światło będzie zabezpieczać ścieżkę, która znajduje się z przodu, nawet pośród głębokiej ciemności. Psalmy 112 do 4 i Zajasza 42 do 16. Punon to 35. obóz. Liczby 33 do 42. Oznaczający Punon oznacza zachód słońca lub kopalnia. Lokalizacja Punon znajdowała się na peryferiach między Salmona i Obow przy granicy Edomu. Znajdował się pomiędzy terenami dzisiejszej Petry i Zoaru. Wydarzenie spekuluje się, że to właśnie w punon wielu Izraelitów zostało ugryzionych i zabitych przez ogniste węże liczb 21 do 4 minus 9. Po narzekaniu na długą drogę. Było to, zanim przybyli do obot liczb 21 10 po tym, jak Izraelici wyszli z góry Chor. Lekcja tuż przed śmiercią Arona na górze Chor Mojżesz zapytał króla Edomu. Czy Izraelici mogą przejechać drogą króla. Jego prośba została odrzucona liczb 2017 21. Następnie Aaron zmarł na górze Chor liczb 2022 29. A Izraelici walczyli z Aradem i pokonali go liczb 21 do 1 minus 3. Izraelici nie mogli przejść przez Edom w drodze z góry Chor do Kanaanu. W ten sposób skierowali się na południe, teraz drogą do Morza Czerwonego, mijając Arad i Erzyn Geber. A następnie skierowali się z powrotem na północ do Punon, powtórzonego prawa 2 do 8. Ludzie musieli być głęboko zasmuceni, ponieważ musieli pokonać trudną trasę przez górę Seir i pustynię Araba. Kiedy jedyne, co musieli zrobić, to skorzystać z królewskiej autostrady. W liczb 21 do 4 opisano taką sytuację, potem wyruszyli z góry Chor drogą przez Morze Czerwone, aby okrążyć ziemię Edom. A ludzie stali się niecierpliwi z powodu podróży. Tutaj słowo niecierpliwy to kazar w języku hebrajskim i wskazuje, że ludzie byli w tak wielkim stanie smutku lub rozpaczy, że nie mogli być pocieszeni. Na tym jednak narzekania się nie skończyły. Zaczęli narzekać na Mannę, która była ich pożywieniem przez prawie 40 lat. Powiedzieli, brzydzimy się ku tym nędznym kelokel kel, pokarmem liczb 21 do 5. Całe ich dziękczynienie w ciągu 40 lat natychmiast zamieniło się w narzekanie. Szybko narzekając, nie rozumiejąc woli Bożej, rozlali to co drogocenne łaskę, którą otrzymywali przez prawie 40 lat. Z powodu tego wydarzenia Bóg, który chronił ludzi przed ognistymi wężami, teraz pozwolił ich ukąsić, także wielu ludzi zginęło liczb 21, 521 do 6. Ile razy zniecierpliwiliśmy się, gdy sprawy nie potoczyły się zgodnie z naszymi przeszłymi doświadczeniami i pragnieniami lub gdy nastąpiło opóźnienie? Ile razy staliśmy na drodze Boga, próbując robić rzeczy ludzkimi metodami? Nie czekając na Boga, niecierpliwość i narzekanie obrażają wolę Bożą. Jest to grzech ciężki, który często prowadzi jednostkę i społeczność ku śmierci. Podobnie jak w znaczeniu, punon, nieposłuszeństwo powoduje, że słońce zachodzi w naszym życiu. Posłuszeństwo to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób. W Księdze Przysłów 418 18-19 czytamy. Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak światło brzasku, które świeci coraz jaśniej i jaśniej aż do pełnego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemność, nie wiedzą, o co się potykają. Podczas gdy Izraelici umierali od ukąszeń ognistych węży, pokutowali, a Mojżesz modlił się do Boga we wstawiennictwie. Bóg miłości i współczucia nakazał. Aby zrobili węża z brązu i umieścili go na sztandarze, aby mógł dać życie wszystkim, którzy patrzą na węża liczb 21 do 7. Wąż z brązu na sztandarze przedstawia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Który umarł na krzyżu Jana 3, 14. Tak jak ludzie żyli, kiedy patrzyli na węża, tak my możemy otrzymać zbawienie od wszelkiego grzechu i śmierci. Kiedy wierzymy i patrzymy na Jezusa Chrystusa Jana 3.16. Obow to 36 obóz liczby 33 do 43. Oznaczający obot oznacza bukłaki wodne. Lokalizacja obow znajduje się między Punon i Abarim liczb 21 10 11 blisko południowej granicy Moabu. Wydarzenie po tym, jak Izraelici przeżyli niesamowite przeżycie śmierci i powrotu do zdrowia poprzez incydent z ognistym wężem, ponownie rozpoczęli swój marsz. Opuścili Punon i przybyli do obot. Lekcja: Izraelici obrali drogę Morza Czerwonego zgodnie z poleceniem Boga, ale ich serca były pełne niezadowolenia. Posłuszeństwo, które podoba się Bogu, pochodzi z radosnego serca. A nie z serca niechętnego. 1 Kronik 28-9 Bóg daje nam siłę do radosnego posłuszeństwa, kiedy bez wątpienia wierzymy w Słowo i cenimy Jego Słowo jako cenniejsze niż życie. Poprzez incydent z ognistymi wężami Izraelici prawdopodobnie zdali sobie sprawę, jak ważne jest pielęgnowanie Słowa Bożego w ich sercach i posłuszeństwo. Butelki skórzane są wytwarzane przez suszenie skór głowy i nóg Jagnięciny lub Koziej oraz zszycie ich tak, aby był tylko jeden otwór. Skórki te zwykle zawierają wodę, mleko lub wino. Stare skórzane butelki stają się suche, sztywne i nie rozciągają się, ale nowe skórzane butelki są giętkie i dobrze się rozciągają. W Ewangelii Mateusza 9:17 Jezus powiedział: Ani ludzie nie wlewają młodego wina do starych skórzanych butelek, inaczej skórzane butelki pękają, wino się wylewa, a skórzane butelki są zniszczone. Ale wlewają młode wino do świeżych skórzanych bukłaków i oba są zachowane. Nowe wino reprezentuje słowo Jezusa Chrystusa, a skórzane bukłaki przedstawiają serce Izraelitów. Tak jak nowe wino musi być wlane do nowych skórzanych bukłaków, nowe słowo Jezusa Marka 1 musi być wlane do serca, które codziennie się odnawia.